Ta mała, obecnie miejscowość na zachodzie Polski kryje w sobie mroczną historię Niemiec, począwszy od 1833 roku do 1945. To tutaj, jak w soczewce, kryje się historia totalitaryzmu niemieckiego, szczególnie okres dojścia do władzy Hitlera. Droga, którą teraz idziemy w ponad stuletniej historii Sonnenburga, była dla wielu ostatnią drogą ich życia. Wszystko zaczęło się w roku 1833. Państwo pruskie, rozprawiając się z wszelkimi próbami i ideami wolnościowymi, wybudowało na swym terenie szereg więzień. Więzienie w Sonnenburgu było najcięższym więzieniem o zaostrzonym rygorze z przeznaczeniem dla recydywistów. Nie przeszkadzało to jednak w tych strasznych warunkach więzić więźniów politycznych. Mamy tu wątek polski, na przykład Bronisław Dąbrowski, syn twórcy Legionów Polskich we Włoszech, uczestnik powstania listopadowego i wielu jeszcze innych Polaków związanych z działalnością Mirosławskiego. W latach 1923-33, w czasie istnienia Republiki Weimarskiej, 30 tysięcy działaczy lewicowych zostało skazanych za zdradę państwa. Wielu z nich znalazło się w Sonnenburgu, na przykład Max Holtz, przywódca powstania górników Mansfeld. Coraz częstsze wybuchy epidemii w więzieniu, brak podstawowych warunków sanitarnych, ogólny kryzys ekonomiczny zmusza rząd pruski do podjęcia decyzji o zamknięciu więzienia w Sonnenburgu. Decyzja ta wywołała ogromny protest mieszkańców Sonnenburga, którzy likwidację więzienia uznali za uderzenie w ich codzienną egzystencję. Petycję w tej sprawie wysłano do rządu krajowego Prus oraz do Gauleitera i posła z ramienia NSDAP do Reichstagu Wilhelma Kubego. Przyrzekł on mieszkańcom, że jeżeli zagłosują na partię hitlerowską i ruch hitlerowski, to więzienie będzie reaktywowane. Partia hitlerowska w Sonnenburgu wygrała przetłaczającą większością głosów, a Gauleiter Kube dotrzymał słowa sprawnie i szybko. Więzienie, które ze względów sanitarnych nie nadawało się dla kryminalistów, było wymarzonym miejscem na obóz koncentracyjny. Trafili tu od razu posłowie do Reichstagu, działacze KPD, intelektualiści, pacyfiści niemieccy, przeciwnicy brunatnego terroru. Mówiło się wtedy w Niemczech o piekle Sonnenburga. Więźniami byli m.in. Karl von Osiecki, pisarz i wydawca Die Weltbühne, laureat pokojowej Nagrody Nobla, adwokaci Obuch i Litten, reżyser młodej sceny berlińskiej Niels i wielu, wielu innych znanych osobistości niemieckich w tamtych latach. Posłuchajmy świadków tamtych wydarzeń. W Sonnenburgu ulokowanych jest 414 więźniów politycznych. Komendant obozu, policaj Oberleutnant Gerhard Gessler, zorganizował w piwnicach skrzydła wschodniego i zachodniego specjalne cele, przez które musiał przejść każdy nowo przybyły więzień. Do piwnic tortur wpędzano dziennie od 8 do 15, a nawet więcej nowych więźniów. Ludzie, którzy niczego się nie spodziewali, którzy z czerstwymi twarzami przekraczali bramę sonnenburskiego obozu, po kilku dniach siwieli, tracili włosy oraz zęby i zmieniali się nie do poznania. W nocy pijani strażnicy przez zakratowane okna rykiem i wyzwiskami grozili przerażonym więźniom, że nie przeżyją następnego dnia. Często wpadali do celi, maltretowali więźniów. Najbardziej prześladowani byli czołowi komuniści. Walter Stücker, Ernst Schneller, Willy Kasper oraz więźniowie pochodzenia żydowskiego, których jak najszybciej chciano uśmiercić. Po ciężkim skatowaniu posła Schnellera, adwokata Littena i poety Mishama kazano im wziąć w opłaty
i przy murze podwórza na zachodnim skrzydle obozu kopać dla siebie grób. Zmuszano ich przy tym do śpiewania międzynarodówki. W celu nadania tej pozornej egzekucji cech prawdopodobieństwa zgromadzono w pobliżu wszystkich więźniów oraz ustawiono strażników z bronią gotową do strzału. W wykopaniu dołów, wśród śmiechu i wrzasków i wyzwisk SS-manów, kazano im ponownie je zasypywać. Do więźniów z onenburskich pisze dalej zbiegły między innymi dr Wiesner, posiniaczony na całym ciele komunista, Bernstein, któremu odbito nerki, a który może teraz chodzić jedynie o lasce. Komunista Kasper, któremu wyrwano całe owłosienie sromu. Erich Mischheim jest straszliwie zeszpacony. Jego broda była przycięta w nikczemny sposób, aby uczynić z niego najgorszy typ Żyda. Na głowie próbowano wyciąć swastykę. Karl von Osiecki, którego aresztowano 28 lutego, pochyła postać, zapadła twarz, żółte i chorobliwe zabarwienie skóry, nerwowa gestykulacja rąk, chwiejny chód. Tak wygląda Osiecki. Obóz koncentracyjny w Sonnenburgu istniał tylko rok. Kto nie zginął tutaj, został oddelegowany do obozów w Dachau lub Sachsenhausen. Od roku 1934 do 1942 Sonnenburg pełni rolę samodzielnego więzienia podległego tylko ministrowi sprawiedliwości III Rzeszy. Okres ten jest najmniej poznanym okresem historii więzienia. W roku 1942 Sonnenburg stał się znów sławny na cały świat. Więzienie zostało wytypowane do wykonania dekretu feldmarszałka Keitla Nacht und Nebel. Niewiele wiemy na temat dekretu Noc i Mgła, ponieważ dotyczył obywateli państw zachodnich. Hitlerowcy zastosowali w zachodnich krajach okupowanych inne metody terroru. Wmontowano tam mianowicie w całą technikę zwalczania oporu inny element psychologiczny. W Polsce i na całym wschodzie stosowano prosty i bezwzględny terror fizyczny, co powodowało jednak odwet i zemstę. We Francji, Belgii, Holandii było to tak pomyślane, że człowiek nagle ginął z pola, z ulicy, domu, pracy. I rodzina oraz przyjaciele poszukiwali zaginionego w niemieckich urzędach, na policji, gdzie się dało. Wszyscy bliscy uwagę swoją koncentrowali na poszukiwaniach, nie mając czasu na organizowania form zemsty. Istniała przecież zawsze nadzieja, że poszukiwany może żyje, że tylko zgubił się gdzieś w wojennej maszynerii. Pierwszy transport więźniów NN dotarł do Słońska
28 września 1942 roku. Byli to więźniowie z Francji, członkowie francuskiego ruchu oporu. Część z wyrokiem śmierci, których wykonanie chwilowo zawieszono, nie informując o tym więźniów.